Dzień dobry, witajcie kochani w czytaniu weekendowym. Specjalny temacik, myślę, że się Wam bardzo spodoba. Temat będzie taki, które znaki zodiaku mają szansę na płomienny, gorący romans w roku 2022. Będziemy po prostu sprawdzać za chwileczkę, jakie tutaj są możliwości dla poszczególnych znaków zodiaku. Oczywiście, no tutaj myślę, że głównie jest to czytanie adresowane do singli, do tych osób, które chcą kogoś poznać, które nie są obecnie w związku, bądź też ewentualnie jakiś tam związek, który chyli się ku upadkowi i po prostu liczycie na coś nowego, świeżego, ożywczego, na jakiś właśnie gorący romans, żebyście ponownie poczuli, że żyjecie. Więc za chwileczkę sobie to sprawdzimy. Słuchajcie, ruszyły już zapisy na horoskopy na rok 2022, horoskopy indywidualne. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli chcielibyście taki horoskop otrzymać. Wszystkie sfery życia, miłość, uczucia, praca, finanse, zdrowie, samopoczucie, oczywiście bez limitu Waszych pytań, na cały rok 2022 już startujemy właśnie z tymi czytaniami, żebyśmy się wyrobili przed rozpoczęciem najbliższego roku najlepiej, bo oczywiście przez cały styczeń też robię te czytania, no ale dobrze by było otrzymać takie czytanie wcześniej, czyli to jest jakby teraz ten właściwy moment na tego typu zamówienia, także zapraszam Was serdecznie. Jutro mamy, kochani, nów księżyca. Jest ostatnie miejsce, jeszcze można się na rytuał jutrzejszy zapisać. Wszelkie informacje o czytaniach, rytuałach, sesjach macie w zakładce społeczność i tam Was odsyłam. Natomiast adres mailowy, kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem, także też sprawdzajcie sobie dokładnie. No i piszcie, jeżeli macie taką potrzebę. Zaczynamy, kochani. Które znaki zodiaku mają szansę na płomienny romans w roku 2022? Zaczynamy od wodnika, kończymy na koziorożcu. I zobaczmy. Wodnik. Czy wodnik ma szansę na gorący romans? Karta siły. Wodnik może się będzie bronił, może się będzie powstrzymywał. Jakieś możliwości tutaj na pewno są, bo jest ta pochłaniająca kogoś ryba. Ale Wy, mam wrażenie, że będziecie tutaj z kimś rywalizować. Jakby to jest nawet takie, wiecie co, podniecające, że jest takie pożądanie między ludźmi i ktoś z tym walczy, ale ostatecznie myślę, że tutaj możecie w jakiś sposób ulec i dać się połknąć tej wielkiej rybie. Także myślę, że jak najbardziej macie szansę na taki romans, gdzie będzie dużo się działo, będzie naprawdę ogromna siła przyciągania, pożądania, będą aż wióry leciały, że tak powiem, czyli wodniki jak najbardziej. Zodiakalne rybki, czy mają szansę na płomienny romans w 2022 roku? Karta wieży. Oj, romans i owszem może być, natomiast taki krótkotrwały, bym powiedziała, szybki, namiętny, gwałtowny, natomiast to nie będzie coś takiego stałego. Jeśli komuś zależy tylko na romansie, no to jak najbardziej. Natomiast wieża to jest rozwalenie czegoś, żebyście sobie na przykład nie rozwalili stałego związku przez jakiś taki nieopatrzny ruch, przez jakiś skoczek w boczek, jak to się mówi. Także ryby tutaj mają szansę na coś bardzo takiego szybkiego, błyskawicznego, co Wami na pewno wstrząśnie, więc namiętności będzie sporo, ale te ryby, które mają coś stałego, no muszą na to uważać, bo to jakby może rozwalić wszystko to, co do tej pory budowaliście sobie. Zodiakalny baran, czy ma szansę na płomienny romans w nowym roku? Tu jest karta sądu ostatecznego. Ja bym powiedziała, że baran raczej będzie kończył pewne stare tematy, bardziej się będzie zajmował porządkowaniem, pewnym takim uzyskiwaniem stabilności. Raczej takie płomienne, gorące romanse nie będą mu w głowie, ponieważ chciałby baran tutaj najpierw, jak to się mówi, oporządzić się, czyli swoje życie poukładać, pewne tematy powyjaśniać, być może coś tam macie jeszcze niezakończone związki karmiczne, może jakieś rozwody się tutaj szykują, jakieś inne wyjaśnienia tematów i tak dalej, więc baran raczej nie będzie skory do wchodzenia w nic takiego nowego. Bardziej tu jest, myślę, kończenie starych spraw. Zodiakalny byk. Czy jest szansa na płomienny romansik dla Was? Czy jest szansa? Nie, tu jest królowa pentakli. To jest stateczność, to jest trzymanie się jakichś tam ustaleń, swoich zasad, swoich wzorców, wręcz taka bierność, bym powiedziała. Komuś się za bardzo nie chce w coś tutaj wchodzić, angażować. To raczej nie jest karta szaleństwa. To jest karta właśnie stateczności, więc ktoś bardziej tutaj też może być skupiony jednak na pracy, na pogoni za pieniędzmi, aniżeli na jakimś gonieniem za romansami,
tym bardziej jeżeli ktoś jest żoną, matką, czy ktoś ma żonę bądź matkę, to raczej tutaj będzie wierny swojej partnerce. Zresztą to jest klasyczna energia byka, taka stateczność, stałość. Nie ma tutaj gonienia za jakimiś ekscesami, więc myślę, że nie. Teraz bliźnięta. Czy wy macie szansę na gorący romans w roku 2022? No pewnie, jak najbardziej. Oj, bliźnięta to są w swoim żywiole tutaj. To znaczy żywioł ognia nie jest waszym żywiołem, bo wy macie bardziej żywioł powietrza, taką lotność, szybkość w działaniu, w myśleniu, błyskawiczność, ale tutaj myślę, że to jest na zasadzie, że będzie was wszędzie pełno, bo to jest rycerz buław i on taki jest. Szybko się przemieszcza, szybko zmienia obiekty westchnień. Tu nawet może być kilka jakichś sytuacji romansowych. Więc rzeczywiście u was no, będzie ten ogień. Bliźnięta mają szansę na pewno na przeżywanie wielu, wielu licznych takich uniesień w sypialni i nie tylko. Także jak najbardziej. Zodiakalne raki. Czy będzie błyskawiczny, szybki romans? Jakiś mega romans? Jest karta gwiazdy, więc tu coś może być u was. Jakieś wasze takie spełnienie nastąpi, że rzeczywiście, tak jakbyście na początku otrzymali tą gwiazdkę z nieba, coś, co miało być jakimś spełnieniem, natomiast uważajcie, żeby to nie było pewnego rodzaju iluzją, że wy sobie tam wyidealizowaliście kogoś. Natomiast no, na romanse jak najbardziej jest szansa, bo pamiętajmy, że my tutaj pytamy stricte o romanse, to może być karta, która mówi, że z romansu może się rozwinąć coś więcej, bo spotykamy kogoś, na przykład, kto jest nam przeznaczony, zapisany w gwiazdach i tak dalej, ale nie zawsze będzie to taka górnolotna interpretacja. Czasami po prostu no, przeżyjemy ten romans, będziemy przeżywać naprawdę chwilę wzniosłości i uniesień. Możemy sobie tu wyobrażać, że nie wiadomo, co z tego będzie, a niestety nie zawsze ta gwiazda nam przyniesie to pełne spełnienie. Tutaj trzeba o tym pamiętać. Teraz zodiakalny lew. Czy będzie u lwa szansa na romans w 2022 roku? Szóstka mieczy, no jak najbardziej. Otwiera przed wami jakieś nowe możliwości, nowe drzwi. Może się będziecie gdzieś przeprowadzać, wyjeżdżać i tam wam się trafi. Może po prostu krótki, przejściowy romans na wyjeździe, na obczyźnie. Gdzieś pojedziecie, chociażby, nie wiem, w delegację. Poznacie kogoś i to będzie taka szybka przygoda. Bądź też no, możliwość całkowitej transformacji życia. Wejście w coś, co początkowo będzie romansem, ale otwiera wam tutaj bramę do jakiejś takiej całkowitej zmiany, bo pamiętajmy, że szóstka mieczy jest kartą bramą, jest taką jakby zmianą paradygmatu, też wasze podejście do tematu może się zmienić. Czyli teraz na przykład chętnie byście weszli w romans, potem poznacie kogoś, ten romans zaistnieje i zmieni wam się podejście na zasadzie, że no teraz to już chcę czegoś poważnego, teraz to mi romans nie wystarczy, ja już tej osoby pragnę na zawsze, bo ta osoba po prostu obudziła we mnie jakieś cieplejsze uczucia. Po prostu panna, czy panna ma szansę wejść w płomienny romans? As mieczy. Oj, nie sądzę, nie sądzę, kochani. A z mieczy panna będzie się kierowała intelektem, swoim zdrowym rozsądkiem. Bardziej będzie ucinała, a raczej jakieś relacje, jeżeli uzna, że to prowadzi gdzieś tam na manowce, bo panna jest zasadnicza, panna tu będzie restrykcyjna, panna będzie oddzielać ziarna od plew i myślę, że no jeżeli jesteście pannami i macie takie pojmowanie, że nie chcecie romansu, tylko czegoś trwałego, to takich kochasiów, jakichś osobników do romansu rozpoznacie na kilka i będziecie to po prostu odcinać od razu. Może to będzie bolało, bo zobaczcie, tu jest takie siłowanie się, wyrywanie sobie tego miecza, trzymanie za ostrze, czyli to na pewno jest coś bolesnego, ale jakby koniecznego. Stwierdzicie, że po prostu trudno, niech boli, będzie przykro, jeżeli trzeba będzie jakąś osobę po prostu odstawić, olać, jak to się mówi kolokwialnie, ale będziecie tutaj bardziej po prostu skorzy pójść za intelektem. Jeżeli ta osoba będzie wam się jawiła jako osoba nie dająca wam gwarancji jakiejś, że będzie z tą osobą dobrze, że można tam budować coś więcej, jakieś wspólne życie, to po prostu nie będziecie sobie tym zawracać głowy, no nie będziecie chcieli tutaj w coś takiego wchodzić na pół gwizdka. Waga. Czy waga wejdzie w gorący romans? Raczej nie. Tu jest dziesiątka pentakli. Waga jest stateczna, waga jest poukładana, waga może mieć rodzinę, może mieć stały swój związeczek i nie będzie chciała po prostu tego psuć. Tu jest uczciwość, tu jest po prostu trzymanie się tego, co już mieliśmy, tego, co stałe w naszym życiu, bądź też skupienie się na pracy, zarabianiu pieniędzy. No po prostu takie rzeczowe podejście. Nie sądzę, żeby tutaj też wagę ciągnęło do jakichś takich innych rzeczy. Bardziej w głowie będzie właśnie powaga,
uwaga, skupienie się na tym, co się ma, lub też po prostu no, nastawienie na pracę głównie, nie na jakieś tam chwilowe ekscesy. Skorpion, zodiakalny skorpion, jak to dla skorpiona wygląda, czy będzie romans? Jest trójka pentakli, jest jakieś zaangażowanie się w coś, chęć zaangażowania i pracy nad czymś, ale tak jakby skorpion nie poczytywał tego w kategorii romansu, tylko bardziej chciał tutaj na jakiejś tam kanwie być może początkowego romansu budować jednak coś na stałe, żeby tutaj coś z tego było, tak? Żebyśmy mieli jakieś wymierne korzyści. Ewentualnie też może być coś takiego, że do skorpiona przyjdą możliwości romansowe po prostu w pracy, czyli poznacie kogoś tam zawodowo, no i będzie ciągnęło do tej osoby i mogą Was połączyć też jakieś inne, że tak powiem, stosunki, aniżeli tylko pracownicze stricte, typowo. I strzelec, moi drodzy, tutaj jest szóstka pucharów. Będzie tutaj w przypadku strzelca możliwość romansowania jak najbardziej, bo to jest ogólnie jakaś karma miłosna tutaj wychodzi, pokazuje się. Mogą wracać dawni kochankowie i się okaże, że gdzieś tam jakiś żar jeszcze między Wami nie wygasł, bądź po prostu spotkacie osobę, do której będzie Was mega ciągnęło, mega coś będzie takiego po prostu w tej osobie, że nie będziecie w stanie się oprzeć, a ja Wam powiem, co to będzie. To jest po prostu osoba, no z Waszego poprzedniego życia ktoś. Ktoś, z kim już wcześniej byliście, coś Was łączyło w poprzednich wcieleniach, no i po prostu pożądanie, takie wzajemne przyciąganie, silne energie będą między Wami, więc trudno tu Wam się będzie oprzeć. Bądź jest to ktoś, z jakim po prostu tęskniliście, kogo długo nie było i ta osoba może powrócić i w związku z tym no nie będziecie też potrafili się oprzeć tej osobie. Może tak być u strzelca, że drugi raz jakby wejdzie do tej samej rzeki. Koziorożec, ostatni ze znaków. No, mamy pazia pucharów, jak najbardziej romansik, coś nowego, coś świeżego. Myślę, że tam jakieś zauroczonko na pewno będzie, jakieś pozytywne fluidy w tym romansiku. Może być ktoś młodszy od Was ewentualnie, czy ktoś, kto po prostu ma dziecko. Bądź też uwaga, bo romansik może się zakończyć posiadaniem dziecka, ciążą, no najogólniej mówiąc. Więc tutaj też trzeba się pilnować, jeśli chodzi Wam tylko o romans i chcecie po prostu krótkotrwałej przygody, nic na stałe. Ale myślę, że tu nawet by była szansa, bo ktoś ma uczciwe zamiary, jest jakieś takie pozytywne flow między Wami, no będzie to coś takiego świeżego, początkowego, więc trudno jeszcze w tym momencie przewidzieć, jak to się rozwinie, ale w niektórych przypadkach na pewno może to po prostu być nowa miłość, która zaprocentuje związkiem, niekoniecznie tylko i wyłącznie krótkotrwałym romansem. Także też to miejcie na uwadze, jeżeli poszukujecie kogoś na stałe. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanego weekendu, pozdrawiam Was wszystkich gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.